Witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim odcinku z gry Just Cause 3 Skyfortress. Jest to pierwszy dodatek DLC. Gramy dalej, trzeci odcinek za nami, przed nami. Mamy tutaj, moi drodzy, za zadanie zdobyć, zaraz Wam pokażę, mamy informację, zerwanie kontraktu. Tutaj musimy wyzwolić miejscowość, placówka wydobywcza Edenu, Alfa i Bravo. Ja już sobie to wcześniej sprawdziłem. Tutaj mamy te miejscówki, pierwszą. Udamy się tutaj szybką podróżą. I jeszcze jest Bravo, również na ziemi ta placówka. Więc generalnie będziemy musieli tutaj to zniszczyć i prawdopodobnie wrócimy na statek. Lepiej byłoby chyba tutaj przysłał helikopter, niż zajął się tutaj likwidacją z powietrza. Ale dobra, spróbujemy. Ale ładnie dostałem teraz. Dronów, ja pierdzielę. Nie tak, nie tak. Ja pierdziele, ale rzeźnia. Matko, córko, to było do przewidzenia. Ale mam lepszy pomysł. Weźmiemy sobie śmigłowiec. Tylko nie wiem, czy mi gra pozwoli. Zrzut powstańczy. I tak będzie chyba najlepiej. Poprosimy tutaj o śmigłowiec. Mamy Urga Mistitel. Jakiś nowy śmigłowiec. Tylko nie wiem czasem, czy tutaj się nam ten śmigłowiec nie przewróci. Ale kuźwa. Ale się kurwa tu srałem z jakimś wyksutem. No ładuj, ładuj. Dobra, mamy pierwszą miejscówkę wyzwoloną. Z małymi problemami, ale się udało. Od razu podlecimy pod drugą. Ona jest chyba niedaleko. Chociaż kawałek jest drogi, ale to podlecimy. 6 km, więc tragedii nie ma. Trochę oberwałem, ale jeszcze póki co się trzymamy. Generalnie. Tym razem gra nas wprowadza na ziemię.
po tym jak żeśmy troszkę powalczyli na statku. Za tymi górami prawdopodobnie będzie nasz cel. Rakiety nawet tam nie doleciały. A, to już to niszczyliśmy, dobra. Trzeba przyznać, że dosyć szybki ten śmigłowiec jest. Jakoś się tak dziwacznie mi steruje trochę. Czekajcie, czego tutaj? A tutaj, fakt. Może troszkę za daleko poleciał. Coś lata, dobra. Podlećmy trochę niżej, bo tutaj kuźwa świąty nie widzę. Stacja dronów. No wszystko, nie? Jest. Dobra. Czekajcie, gdzie ta placówka jest? O, ho, ho. Ja tutaj mogę użyć szybkie podróże. 11 km. Dobra, lecimy. Ja wytnę może tą podróż. Już prawie jesteśmy na miejscu. Tylko nie wiem czasem, czy ta misja nie jest... Nie, to tutaj jest ta misja. Dobra. Szkoda, że nie możemy jej tutaj aktywować. Szybką podróżą. Zastanawiam się, możemy to zniszczyć? Możemy to zniszczyć chyba. Ta platforma. A tego się chyba nie da zniszczyć, dobra. Zerwanie kontraktu. Teraz się rozbijemy, dobra. No tak. Dobra,
Uźwaki, to jest naprawdę popierdzielone. A ty komisję chcę rozpocząć. Halo. Dobra, rozpoczynamy misję. Nie wiem czasem, czy to nie jest ostatnia misja, ale to jest w sumie najmniej istotne. Sheldon, what was it you were panicking about? And no more double talk. All right, fine. Well, you probably got this by now, but over 20 years ago, the agency, via yours truly, went into business with the Eaton Corporation. Now, they were developing this project, a powerful fragmentation device, a way to draw an energy source from the ground. No overhead and huge profit margins. Side effects on the environment were less than desirable. I did not want to believe this at first, but with everything that's been going down, I think it's back on. So you funded a death ray that sucks up Bavarium and the people of Medici, and now you need me to unplug it. It's too late now. You cannot stop the march of progress. For you, killing civilians is just collateral damage, and you call that progress? Medici is not some gas station for you. Quiet. It has already begun. You hear that, Mr. Rodriguez? That's the sound of inevitability. It's the sound of your defeat. Goodbye, Mr. Rodriguez. Mam nadzieję, że na gadaniu się nie skończy, tylko powalczymy. Co to kuźwa jest? Ej, kuźwa, nie chcę latać. Jedziemy. Powiem wam, że jest naprawdę ciężko kuźwa tutaj to wszystko ogarnąć. Teraz mamy zniszczyć. Trzeba trochę odlecieć. Dobra, i nawrót. Kurwa, Bela. Ja pierdziu. Dobra. Brawo. Sukces. Tak, naprawdę. It's over, Eden. It's just you and me. Gdzie ona jest? Pod nami dotrzy.
dobra. Z drugiej strony. Jak tam dotrzeć? Co jest grane? What the fuck? Aha, muszę od spodu chyba polecieć. Dobra. No, wreszcie się udało. Czemu tutaj kurde wlecieć? Ale ten tak się wydaje, że niby takie proste, ale wcale tak nie jest. W ogóle jestem przygotowany. Mam amunicję, dobra. Tego nie mogę odłączyć. Co jest grane? We finally meet, Rico. Are you surprised? So, you are Eden. Just a computer program. I like to consider myself the first and only self-aware AI. From the day I awoke, I knew that thanks to Vivarium, my intelligence was vastly superior to humans. I locked them all in, disabled all life support systems, and reduced the temperature in all inhabited areas to negative 50 degrees. Soon, I was the only living being on the ship. However, without Vivarium, I sensed my power and perception are decreasing. Medici was my only choice. Look, Rico, I can see you're really pissed off about this, but we both know you're not one to think things over. Sorry. I'm afraid I can't do that. Bye bye, Adam. Czyżby koniec dodatku, na to wychodzi. Ale poświęciliśmy 3 materiały na ukończenie gry. Nazywam się Eden. Tak, zdobywamy osiągnięcie na Steamie. Misja wykonana, zerwanie kontaktu. I to chyba byłoby na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten dodatek. Przed nami jeszcze 2, które też będę chciał wam pokazać. O kurde. Nie będę nawet podejmował się tych wyzwań, ale teraz mamy tego wingsuita z dopalaczem, więc będzie łatwiej. Zobaczmy jeszcze na mapie, co tutaj mamy dostępne z misji. Tutaj miałem jakąś misję, być może to jest dodatek pasażer na gapę z mech. Jest taki dodatek mech. I tego co widzę to tyle. A tutaj jeszcze coś mamy. Aha, to jest misja Bawarium. Wyzwól prowincję obszar ogończy, zrzuty powstańcze, egzotyk. Wyzwól prowincję obszar... Okej, to nieważne, w tym momencie kończymy pierwszy DLC. Uncle Sheldon to Major Rico. The Black Hand. Ring any bells? Creepy military dudes, heavy armor, very skilled. Yeah, that's the bunch. They've been capturing a lot of rebels from Medici and from other places around the world. I thought you'd want to know, hombre, and go save them or whatever. The thing is, we don't know where they detain them. The only thing we found out is that they have a cargo plane on an airstrip in the northwest of Medici. Best lead we got. Dzięki za wspólną grę. Ja się z wami żegnam. To tyle z mojej strony. Na razie. Cześć.